Witam widzów. Tak jak zapowiadałem w poprzednim filmie, rower Conway zostanie poddany konwersji na rower elektryczny za pomocą zestawu Bafanga o mocy 1000 W, który już został w tym momencie podwieszony pod ramę. A na razie wisi tylko, żeby sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Oczywiście nie obyło się bez komplikacji. Tak jak widać tutaj tą srebrną tuleję, musiała ona zostać z jednej i z drugiej strony taka sama, dorobiona u tokarza, ponieważ w presficie jest dużo większy otwór niż średnica wałka od silnika Bafang, który wchodzi w support. Tak jak widzicie, tu został zdemontowany kompletny napęd i będzie zastąpiony silnikiem. Presfit, jak ktoś nie wiedział, są to takie łożyska wciskane, nie wkręcane, tylko wciskane w support. Tutaj mam, co prawda, już rozpakowany, bo zaglądałem do środka, jak to wygląda, zestaw od Bafanga, w którym znajdują się zębateczka, dwie korby, oczywiście oznaczone nawet kolorami, śruby montażowe wraz z podkładkami. Tutaj mamy trytytki, tak jak widać, oraz złącza XT60. Plus jeszcze jakieś chyba inne pierdółeczki, co tutaj mamy. No też jakieś śrubeczki, pewnie do montowania czegoś. Później się na tym rozpatrzę dokładnie. Najważniejsze, że jest. A, i co ciekawe, no jest fantastyczna rzecz. Dla niebieskich ptaków, panów w mundurach, żeby nie mieli wątpliwości, że jest to 250 W naklejka. Jest? Jest. I niech się cieszą. Tutaj mamy takie gadżety, a pod spodem, pod tym, jeden zestaw kablowania wraz z czujnikiem prędkości. Woreczki, które już są zupełnie niepotrzebne. Drugi zestaw okablowania, czyli tutaj mamy magnesy, manetkę. Klucz montażowy do silnika. Fantastycznie. Ściągacz na kwadrat. No i cały nasz wyświetlacz, który będzie zarządzał całym tym systemem. Ciężko się odpakowuje wszystko jedną ręką. Jak to mówią, jedną ręką to można kury macać. Ale jest. Mamy go. No jest, jest. 850C wybrałem. Jest to kolorowy wyświetlacz z pilotem pionowy i już go tutaj spróbuję wyjąć. O, udało się. Tak jak to widać, jest to taki wyświetlacz. Oczywiście upaćkany paluchami, łapami, jak to u Chińczyka bywa. Ale najważniejsze, że tu jest na tym po prostu naklejka i jak ściągniemy, będzie czyściutko pod spodem, na pewno. Pilocik do sterowania na kabelku. Wszystko na złączki Higo.
czyli wodoszczelne, i powolutku zabiorę się za montaż tego. Bateryjka, jaką zastosuję, oczywiście wymierzona w ramię bidon 13S 5P na ogniwach Samsung 35E. Pozdrawiam serdecznie i pokażę dalej w dalszym filmie kolejne etapy montażu.